Drodzy mieszkańcy Pionek, kończymy 2023 rok i zapewne wszyscy zastanawiamy się, jaki to był rok dla nas wszystkich. Z mojej perspektywy, szanowni państwo, myślę, że to był niezły rok. Niezły rok ze względu na inwestycje, a także w podejściu społecznym do różnego rodzaju grup, które działają na terenie naszego miasta. Mówię tutaj przede wszystkim o seniorach, o dzieciach czy o stowarzyszeniach, które działają na terenie naszego miasta. Mamy się czym pochwalić w tym roku, mimo że jak w latach poprzednich nie było chemii ani dobrej współpracy z Radą Miejską. Natomiast możemy się pochwalić bardzo dobrą współpracą z Zarządem Województwa Mazowieckiego, z Samorządem Mazowieckim, skąd pozyskujemy wiele środków dla naszego miasta. Drobnych środków, chociażby dla naszych działkowców, gdzie po raz czwarty robimy inwestycje w ogródkach działkowych. Dla naszych dzieci, gdzie powstał nowy plac zabaw przy szkole podstawowej nr 5, czy przy przedszkolu Lipowy Zakątek. Ale mamy również duże osiągnięcia. To, szanowni państwo, budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodnej na terenie centralnej kolonii. Kończąc rok możemy zobaczyć, jak wyglądają drogi, chociażby ulica Zakładowa. Patrzymy również w przyszłość. Chcemy, żeby Pionki były miastem przyszłości. Dlatego myślimy o tym, co w przyszłym roku i mamy ogromną nadzieję, że właśnie ten rok pokaże, że Pionki będą miastem rozwojowym, że w Pionkach warto będzie żyć i mieszkać. Dlatego już wiemy, że zaraz na początku przyszłego roku rozpocznie się budowa Family Parku. A czekamy tylko na pozwolenie na budowę, na bloki pod wynajem, na które wspólnie z naszymi partnerami otrzymaliśmy pierwszą transzę w wysokości 129 milionów z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy bardzo, aby nasze miasto się rozwijało, dlatego życzę wszystkim państwu na ten nowy 2024 rok spełnienia wszystkich marzeń i oczekiwań. Wszystkiego dobrego. Zgodnie z umową, szanowni mieszkańcy, nasz basen miejski w Pionkach w nowym roku otwarty. Bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy dotrzymać słowa. I widać po uśmiechach dzieci, które już rozpoczęły zajęcia na naszym basenie miejskim, że jednak bardzo potrzebny był ten remont i został on wykonany tak, że na pewno przez długi czas będzie służył nam wszystkim. Tym razem wspólnie zrealizowaliśmy nad stawem górnym 15 miejsc parkingowych specjalnie dla mieszkańców, którzy w tym rejonie mają ogródki działkowe. Do tej pory trudno było zaparkować, szczególnie latem, ale teraz specjalnie, bo wspólnie zainwestowaliśmy Zarząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Pionki oraz działkowcy i mamy nowe miejsca parkingowe. Jesteśmy na terenie skateparku, który został zmodernizowany dzięki środkom województwa mazowieckiego, dzięki samorządowi województwa mazowieckiego i za to bardzo serdecznie marszałkom dziękujemy. Nowy skatepark to między innymi po to, żeby było ciszej i bezpieczniej. Poprawiono tymczasowo stan bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu ulicy Zwoleńskiej, Wspólnej i Piłsudskiego. I zamontowano aktywny stop i progi zwalniające. Mam nadzieję, że to dopiero początek poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, bo mamy obiecane, że w tej chwili będzie realizowany projekt, który ma poprawić w najbliższych 3-4 latach bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu.
24 lutego w piątek miało miejsce uroczyste oddanie inwestycji prowadzonej w budynkach mieszkalnych, tak zwanych hotelach, przy ulicach Aleje Lipowe i Leśna. Pełna nazwa projektu brzmi Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Aleje Lipowe 9 i 13 oraz Leśnej 17 i była to jedna z kluczowych inwestycji realizowanych w naszym mieście. Rozpoczęliśmy modernizację naszej remizy OSP i dzisiaj już można zobaczyć, że w ciągu tych 3 lat zrobiliśmy kolosalny postęp w zakresie socjalno-bytowych pomieszczeń dla naszych strażaków ochotników, ale również mocno zainwestowaliśmy w sprzęt. Widzimy za mną nowoczesny samochód ciężki, bojowy, który będzie pilnował naszego bezpieczeństwa w Pionkach. OSP Pionki w ostatnim roku przeszło remont garaży oraz pomieszczeń socjalnych. Przy okazji zakupu nowego samochodu obniżyliśmy posadzkę na garażu oraz wymieniliśmy nawierzchnię podjazdu. Wymieniliśmy także drzwi wjazdowe oraz pomalowaliśmy boksy garażowe. W znacznym stopniu poprawiło to naszą funkcjonalność. Drodzy mieszkańcy, najpóźniej po świętach rozpoczynamy jedną z najważniejszych inwestycji w naszym mieście w 2023 roku. Będzie to odwodnienie dróg na centralnej kolonii w naszym mieście. Myślę, że długo oczekiwana przede wszystkim przez mieszkańców inwestycja, która ma doprowadzić do tego, że na wszystkich tych drogach przestaną stać kałuże, a woda przestanie zalewać piwnice w wielu domach. To efekt Państwa starań. To Państwo staraliście się o to, żebyśmy my taki projekt złożyli i otrzymywali dofinansowanie. I rozpoczynamy tą inwestycję od kładzenia nowej instalacji kanalizacyjnej i deszczowej. Kolejna dobra wiadomość dla naszego miasta. W piątek 19 maja pani wiceburmistrz Kamila Kaczorowska miała przyjemność podpisać kilka umów z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w naszym mieście. Cieszy nas to, tym bardziej, że to już 4. edycja wspólnych przedsięwzięć miasta, marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika i Rafała Rajkowskiego z działkowcami. To już 4. edycja i tym razem otrzymaliśmy kwotę prawie 45 tysięcy złotych na wspólne inwestycje z działkowcami rozmieszczonymi na terenie naszego miasta. Cieszymy się, że ponownie możemy wspólnie zainwestować w tereny, gdzie nasi mieszkańcy odpoczywają, gdzie zajmują się swoimi ogródkami i mają gdzie miło spędzić czas. Znajdujemy się na dużym targu miejskim naszym, który, jak Państwo być może już wiecie, decyzją PKP podniesiono nam o 300% stawki za dzierżawę. Niestety sytuacja ta mogłaby doprowadzić do tego, że te opłaty za handlowanie na tym targowisku byłyby tak duże, że no, wszyscy musielibyśmy za to płacić dużo drożej. To też z tego względu podjąłem decyzję o przeniesieniu targowiska na nasz plac miejski. Ten plac miejski właśnie znajduje się za mną. Utwardzimy ten plac w taki sposób, abyście Państwo w dalszym ciągu mogli korzystać z naszego targowiska miejskiego w sposób spokojny, nie brodząc w wodzie czy w błocie. Mamy nadzieję, że w ciągu lata z tymi pracami się uporamy i na jesieni będziemy mieli normalne targowisko, na którym będzie można spokojnie handlować i na nim kupować. Zmieni się sytuacja tutaj w tym rejonie na tyle, że do tej pory większość z Państwa stawiała tutaj samochody. No to sytuacja się odwróci, będzie można samochody postawić dalej, natomiast tutaj będziemy mogli dokonywać zakupu.
W środę 20 września dokonano oficjalnego otwarcia i oddania do użytku obiektu nowego szpitala w Pionkach imienia Marii i Lecha Kaczyńskich. Budynek w dużej mierze został wybudowany od podstaw, wyposażony w fotowoltaikę oraz pompy ciepła. W nowym budynku szpitala zlokalizowany został oddział wewnętrzny, który zostanie przeniesiony z ulicy Harcerskiej, oddział rehabilitacji, zakład i oddział dzienny rehabilitacji, a także oddział chirurgiczny. Stara część szpitala przeznaczona została na cele administracyjne. Całość inwestycji wyniosła blisko 120 milionów złotych. Ogromny wkład w budowę szpitala mieli oczywiście nasi lokalni samorządowcy oraz, co wyraźnie podkreślił burmistrz Robert Kowalczyk, sami mieszkańcy Pionek. Trwają prace instalacyjne pierwszej w naszym mieście wzbudzanej sygnalizacji świetlnej, która pojawi się na przejściu dla pieszych na ulicy Adama Mickiewicza na wysokości przychodni Zdrowie. Budowa sygnalizacji świetlnej jest efektem udziału mieszkańców miasta Pionki w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Dzięki sygnalizacji poprawi się bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tej ulicy, a przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez drogę wojewódzką 787. Ruszyła budowa kolejnego wyniesionego przejścia dla pieszych w alei Jana Pawła II. To kolejna inwestycja, która w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w naszym mieście. Zakończył się pierwszy etap modernizacji i rozbudowy monitoringu miejskiego w ramach programu Nie jestem anonimowy. W ramach modernizacji wymieniono 5 kamer wzdłuż linii kolejowej, która dzieli miasto na dwie części i przebiega przez jego całą długość. Poprawa jakości kamer z pewnością przyniesie oczekiwane efekty, a modernizacja i rozbudowa systemu była dawno oczekiwana przez mieszkańców.